Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony żuraw.pl. To jest kolejny odcinek. Zagrajmy FIFA 16 Ultimate Team. Dla mnie niestety, albo stety. Może właściwie co ja miałem mówić? Miałem mówić to, że zanim przejdziemy do grania kolejnego meczu w trybie Ultimate Team, spadłem do Ligi 7, więc w sumie nie ma czym się chwalić, nie ma co oglądać. To sobie otworzymy jakieś paczki podarunkowe. Mam jedną, mam chyba brązową, tak? Jedną srebrną. Pewnie nic ciekawego w nich nie wpadnie, ale zawsze. Ale co? Bernson i Kalesu. To sobie wytrzymam, resztę mogę sprzedać, bo to są paczki, które da się sprzedać. Tak myślałem nad takimi zmianami w składach, ale mam za mało. Kristicic. Kolejny. Oj. Środkowy pomocnik. Myślałem nad takimi zmianami w składzie. Myślałem, żeby sobie kupić jakąś ulepszoną wersję Payeta do drużyny. Nie będę grał tym składem, bo się zdenerwowałem. Może zagram sobie Duńczykami? Jak myślicie? Sens jest, czy nie ma? W sumie są w formie, znaczy w kondycję mają na maksa. Myślałem, żeby sobie kupić Payeta, bo jakiś SMS mi przyszedł. No, jakiś przeciwnik się znalazł, tutaj SMS-y mi kolega pisał. Nie. Cholera, które będą lepsze? Dobra, będą takie, niebieskie. Tyla Butcher jakiś jest moim przeciwnikiem. Kolega mi pisze SMS-y, bo ma Steama, ma Origina i się musimy spyknąć w znajomych w końcu. Buffon, Imot, Kaka, Imot, same jakieś Totsy, Marquisio. Ten na napadzie to nawet nie wiem, kto to jest, jakiś z Kubania, Krasnodar. Hulk i jeszcze do tego. Oj, przedupię ten mecz, ale dlaczego takiego przeciwnika mi rzuca, jak ja gram jakimś składem duńskim, to oni mi rzucają Totsy, no. Masakra, i co ja mam z tym zrobić? Martin Braithwaite. Gol! Buffon pokonany, Martin Braithwaite. No, takim prostym sposobem. Jesus. Nie no, po prostu co zrobiła obrona? Totwy, informy. Co skład zdani? No, Martin Braithwaite strzela bramkę w trzeciej minucie. Nie. Nie, ale ogólnie muszę wam powiedzieć, że niespecjalnie się nastawiam na cokolwiek w tych meczach, ponieważ sobie trochę Ultimate Team jednak odpuszczam. Nie szedł mi od początku Ultimate Team w FIFA 16, gdzieś się nie umiałem ogarnąć. Siódma liga po raz któryś tam. Eriksen. Powinien być karny jakiś albo coś. Strzał na bramkę, no tym razem Buffon broni, ale Jufusów Poulsen oddał uderzenie. No, och, prawie z dobitki tu padła bramka. I Buffon broni potężny strzał Eriksena z dystansu. Christian Eriksen. I będzie Jusuf Poulsen. Główka niestety zbita na aut. To chyba nie dla nas. Na pewno nie dla nas, bo Kaka rozpoczyna. No i niestety strzał, tym razem Eriksena techniczny, troszkę za mocny i niezbyt celny. Wrzutka w Buffona, no ładnie tutaj się zachował. Jusuf Poulsen, ale chyba coś tu się wiesza. Utracono połączenie z przeciwnikiem, no przeciwnik odpuścił.
z takim składem przegrywa 1-0, no i mamy 1 punkt, znaczy 3 punkty, ale to było śmieszne. Ale już tak kiedyś miałem. To jest chyba urok handicapu. Tylko nie wiem, co tu się dzieje. Martin Braithwaite strzela bramkę, 7-2 Buffon. Zawodnika meczu chyba nie ma. Jeszcze nie uz... No i jakieś tam 234 monety. Tyla Butcher dostał w pierdziel. Zrezygnował, mamy 3 punkty na koncie. Czas chyba ruszyć dalej naprzód tym składem, ale to jest właśnie urok handicapu, mi się wydaje. Po prostu włączył się handicap, jeszcze zobaczę. Nawet się specjalnie nie zmęczyli, więc mogę grać dalej. Może akurat się włączył niebieskie stroje Krakowi, tutaj nam się odpalają znowu. Może włączył się handicap, bo z racji tego, że z szóstej spadłem do siódmej, nie, praktycznie nic nie wygląda. Tu mamy Lewandowski, Meller, Götze, Bellarabi, Draxler, Lam, Javi Martinez, Benatia na prawej obronie, Bolec, Naldo i Rodriguez. Nie wiem, jaki bramkarz, nawet Leno chyba. Nie przyglądałem się specjalnie, czy tam był Leno, czy tam był Neuer. Zaraz zaczną się sypać brameczki, ja wam to mówię. Gola nie ma, dobitka. Nie ma, nie trafił, poprzeczka chyba, nie wiem, co tu się działo, ale działo się niesamowicie nawet. Chyba, nie wiem, kto jest nawet na bramce tutaj. Nie no, Lewandowski z takiej odległości, ale to było słabe, bo to w ogóle, co tu się działo, to nie wiem, a tutaj się przepchnął po prostu. No i tutaj już nie miał szans. Taka. Nie ma gola, Eriksen, no potężny strzał z dystansu. Nie wiem, kto tam na bramce. Leno jednak, tak myślałem, że Leno. Leno jest bramkarzem tutaj popularnym w FIFA 16, często używanym, ponieważ jest jednym z tych lepszych bramkarzy w tym roku. Ciekawe, jak to będzie z bramkarzami w 17. Mam nadzieję, że nie będą skażeni bolcem, jak to mówi Domanu, bo niekiedy z 15 bramkarze takie głupoty wyczyniali, chociaż tutaj też wcale nie są lepsi. Ma szczęście, piłka na aucie będzie rożny, ale to był... Nie, nawet nie ma rożnego. To... I gol Eriksen na 1-1, ładne rozegranie, piękna kombinacyjna akcja. I proszę bardzo, jak Braithwaite zgrał do Eriksena, ten technicznie załatwił Leno. Mamy 1-1 w 37 minucie, no nie, duński. Duńskie trio z przodu. Proszę zobaczyć, tutaj ładnie do Braithwaite'a, Braithwaite głową. A Eriksen technika. Pokonała siłę. Leno pokonany, Christian Eriksen. Brawo. Brawo on. Gol! Jacob Poulsen z główki, 2-1 w 45 minucie. Lewandowski załamany. Rozegranie, Briggs Dunbourg, defensywny pomocnik na głowę Jacoba, nie, Jusufa Poulsena. Jusuf Poulsen w 70. Znaczy nie w 70, w 45 minucie z numerem 70 chyba na plecach. Nie wiem, jak to nazwać. Nie, 70 ma oceny czy coś, nie wiem jak to. I Jusuf Poulsen dobija przeciwnika w 45 minucie. Ciekawe rozegranie w tym meczu. Dobrze mi się gra, tak na przypał sobie wybrałem ten duński skład i... Uderzał Jusuf Poulsen. Briggs Dunbourg. Główka. Oj, nie ma. Nie, 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 no po prostu nie.
I nie ma, strzał Braithwaite'a odbity od Rodrigueza. Gola nie ma, strzelał Paulsen z lewej nogi, tylko Jacob. Nie ma gola, Leno po raz kolejny to broni, no co się stało? Ależ tutaj fuksa mają przeciwnicy, że to się odbije od słupka. I nie ma! Losl to wybija na rzut rożny. Ależ tu są emocje teraz. Chciał przerzucić tutaj górą, ale się nie udało. I Losl! Ależ tutaj brawo dla tego bramkarza. Nie dał się przelobować Millerowi. Ha! Okore w ostatnim momencie butem. Chociaż w sumie mógł to wyłapać Losl, bo to nie leciało jakoś wybitnie. Nie ma! Benatia z główki trafia w poprzeczkę. Napastników, ale siedzą na maksymalnym. I koniec meczu, wygrywamy 2-1. Ale siedziała Dania. Duński skład siedział na przeciwniku jak kura na grzędzie przez dużą część meczu. I tutaj tylko słupki inne przygody uratowały przeciwnika przed stratą większej ilości bramek. 8-4 Jusuf Paulsen, Martin Braithwaite 8-0. No dobrze grali, Briggs Dumbork też się wpisał. Bardzo dobry mecz w wykonaniu tego zespołu. I naprawdę jestem zadowolony z ich występu w dzisiejszym spotkaniu. 6 punktów w lidze 7. Fascynujące wyniki. Giore SE, nazwa składu. Giore SE 2014 nasz skład. Czy przeciwnika? Skład niebieskie na czerwone? Nie, no to pomarańczowe sobie weźmiemy, bo to nie może tak być, żeby były niebieskie na niebieskie. Dalej gram składem z Danii, z Braithwaite'em i Jusufem Paulsen na napadzie, ponieważ tak, Jusuf Paulsen ma tylko ocenę 70, ale i tak gra bardzo, bardzo dobrze. Przede wszystkim sztuczki mają. Nawet mi się coś tam udawało wykonać. Tylko przeciwnik coś się zastanawia strasznie długo nad tym, czy ze mną chce grać, czy nie chce grać. A co on ma za skład? O, Morata. Callejon. Z tyłu Jesse Rodriguez na środkowej. I strzał, i główka nie ma! Paulsen, nie, to Braithwaite. Braithwaite z główki nie trafił, praktycznie na pustą bramkę. No ładnie, ładnie się zaczyna ten mecz. Isco, Losl broni. To jest to. Zobaczcie, no jak się przebija boczny obrońca. Gol? Spalony. Isco strzelił, ale ze spalonego. Tak. Nie ma bramki. Monreal strzelał, ale obok słupka. No ten przeciwnik jest trudny już. Już 2 zwycięstwa mi dali. Zmiany w zespole przeciwnika. Eric Lamela wchodzi za Jesse Rodriguez'a, więc będą... Gola nie ma, Paulsen technicznie, blisko, blisko, ale się pomylił o parę centymetrów i Victor Valdez znowu zwycięstwo niestety z tego starcia. Eric Lamela, znowu dribbling, dużo dribblingu w zespole przeciwnika. Poprzeczka, haha! Strzały Monreala w poprzeczkę trafiają i niestety nie ma nic dla przeciwnika.
Ajajajajajajaj, no tak blisko był szczęścia Martin Braithwaite. Ale Knudsen jeszcze jest bliżej. Christian Eriksen, no faul na bramkarzu. Niestety. W 90 minucie. Gol! Nie ma! No i będzie dośrodkowanie. Kto będzie dośrodkowywał? Christian Eriksen. Gola nie ma, strzelał Quincy Promes. Aja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 j
Eriksen. Dalsgaard. Aj, kosmiczna petarda, niestety obok bramki. 0 do 0. 0 do 0, niepokonani chyba. Może pokonani, nie pamiętam. Nie strzeli mi bramkę? Chyba nie. Ze spalonego chyba tylko. No tutaj Victor Valdez 9-1 ocena, ale i 8-5 ocena mojego bramkarza. No gdyby nie gra bramkarzy, ten mecz pewnie skończyłby się inaczej. No i 3 mecze w sumie za nami. Zero do zera. Remis bezbramkowy. Jak widzicie, mam bilans wszechczasów. 40 porażek i 31 zwycięstw. 18 remisów. Niezbyt to dobrze wygląda. Niezbyt. Coś się sprzedało. Sprzedał się Mosquera jakiś. Dobra. To ja się w tym miejscu z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.